witam Was bardzo serdecznie. Zbliża nam się Boże Narodzenie, a co za tym idzie, zbliża się pogańskie Jule, które ze względu na wszelkiego rodzaju pomyłki kalendarzowo różne przez ten czas od jego powstania celebruje się nawet od 17 do 25 grudnia, ale się przyjęło tak od 21, 3, mniej więcej w tym czasie ono przypada. Święto Bożego Narodzenia zostało przez katolików oczywiście przejęte, ponieważ tak naprawdę historycy uważają, że jeżeli Chrystus istniał, udowadniają, że istniał, no nie o to chodzi, że proroka nie było na tym świecie, to urodził się nie w grudniu, a urodził się na przełomie marca-kwietnia, w momencie, kiedy pasterze, tudzież pastuszkowie, właśnie owce na hale gnali. No, mało ważne, kiedy się urodził, ważne, że trzeba było wbić się w kult, dużo starszy kult, który mówił o tym, że Mitra, bogowie sumeryjscy, bogowie rzymscy, wtedy były Saturnalia, rodzili się właśnie zimową porą, mniej więcej dnia 21 do 25 grudnia. To bardzo pasowało naszym katolickim braciom i jak zwykle zaadoptowali sobie święto na swoje potrzeby, przenieśli Boże Narodzenie z kwietnia, marca na grudzień i już wszystko miało być cacy. Skoro przeniesiono to Boże Narodzenie, to tak naprawdę przeniesiono wiele tradycji z pogaństwa. Pamiętajcie, że wasza choinka jest pogańska, nie katolicka, bo wtedy ubierano drzewko. Pamiętajcie, że obdarowywanie się prezentami również ma tradycje głęboko pogańskie. I w zasadzie tutaj ciężko znaleźć coś bardzo katolickiego, ale to tak, historia na inną opowieść. Mniej ważne. Ja Wam chciałam opowiedzieć nie o tym, dlaczego Boże Narodzenie, bo to już wszyscy wiemy, że żadne święto katolickie nie jest świętem katolickim, tylko jest przejętym od pogaństwa. Żadne. Oczywiście w cudzysłowiu z tych ważniejszych. Bo na przykład, nie wiem, urodziny świętej Hermenegildy, święto katolickie, ale mówimy o Wielkanocy, o Bożym Narodzeniu Ogromnicznej, także tutaj... czy nawet Matki Boskiej Zielnej, tak, tutaj mamy święta zbiorów, plonów, to wszystko zostało przejęte. W porządku, z dobrych rzeczy się korzysta i się na nich wzoruje, niech i tak będzie. Natomiast ja chciałam Wam powiedzieć, że jest to czas, kiedy robimy porządki. I teraz tak, to nie dlatego robimy porządki, że idą święta, tylko dlatego robimy porządki, że idzie inna energia. W tym momencie będzie najkrótszy dzień w roku i najdłuższa noc w roku i to światło zacznie zdobywać siłę, czyli jak gdyby wychodzić spod ziemi, rodzić się, dlatego Boże Narodzenie. Pamiętajmy, że wyczyszczamy wszystko to, co negatywne i napędzamy to wszystko, co pozytywne. Ja to będę robiła ten rytuał światła, o którym mówiłam to swoją drogą, po to, żeby właśnie jak gdyby zrobić ten przełom energetyczny, ale... czyśćmy domy i nie mówię nawet o takim zwykłym sprzątaniu, bo to mało daje, ale nawet jeżeli my pomyślimy mentalnie, że sprzątamy również energię, oprócz tych kurzy, które wypadałoby te dwa razy do roku, czyli na wiosnę, kiedy zmienia się energia i właśnie na to Boże Narodzenie sprzątnąć, to sprzątamy i pamiętajmy, że energia nie lubi pustki, więc musimy tą energię potem ładnie do przodu włożyć, zapalając na przykład jakieś świece napędzające pozytywną energię. Jak to robimy? Ja zawsze zanim zaczynam sprzątać, dzisiaj w ogóle sprzątałam ten maleńki pokój, w którym jestem. Maleńki pokój, ale bibelotów 1000, tu świecznik, tam książka, jak to u mnie. Wszystko poprzestawiałam. Właśnie wcześniej zapaliłam białą świecę w intencji dobrego oczyszczenia tego pomieszczenia. Wzięłam miskę z wodą, oprócz płynu, kapkę octu, bo ocet też energetycznie bardzo fajnie zmienia energię pomieszczenia. I po skończonym przetasowaniu wszystkiego, wszystko ruszyłam, co się dało po prostu, po tym przetasowaniu zapaliłam świecę czerwoną, wprowadzając pozytywną energię do tego miejsca. I tak robimy z całym domem. Możemy zrobić to naraz, możemy to zrobić po kolei, tutaj nie ma problemu wedle naszego uznania i sił, bo też nie każdy harchnie cały dom, jeżeli ma ten dom duży, a na przykład nie ma siły, albo już wiek nie pozwala, natomiast po kawałku możemy właśnie taką
świeżość energetyczną wprowadzać. No i oczywiście potem trzeba okadzić, nadać tonu temu miejscu, które sprzątaliśmy. To jedna sprawa, którą chciałam powiedzieć. Druga sprawa to jest taka, że iż można zrobić też takie odcinanie tego starego roku, zawsze na zasadzie dwóch świec, białej i czarnej. Czarnej i czerwonej, ale na zasadzie dwóch świec. Jedna ta czarna odcina, a ten drugi kolor przyrzuca coś do naszego życia. Czyli mamy dwie świece, mamy dwie kartki. Na świecach piszemy swoje imię, datę urodzenia. W czarnej spalamy tą kartkę, która ma nam odrzucić to, co chcemy odrzucić. A w tej białej na przykład spalamy to wszystko, co chcemy przyciągnąć do swojego życia. Na tych przełomach świątecznych bardzo dobrze robić za każdym razem takie rytuały. No tak, to już jest rytuał. Tak samo jak mówimy o rytuale codziennego mycia buzi albo mycia zębów, tak samo mówimy o rytuale, jeżeli są to czynności powtarzalne i przynoszą jakieś efekty. To nie musimy tutaj cudować, tańczyć przy bębnach i wchodzić w transy, a to wszystko jest rytuałem. Także te dwie rzeczy chciałam powiedzieć o Jule. Jeden z czterech mniejszych sabatów, najdłuższa noc w roku. Co ja tu jeszcze mam? Aha, rośliny, które używamy, na przykład do przystrojenia ołtarzy albo miejsc z bombką, bo dlaczego nie? Laur, wawrzyn, osed, cedr, rumianek, ostrokrzew, jałowiec, jemioła, skąd my to znamy, mech, dąb, sosnowe szyszki, rozmaryn, szałwia. Dobrze, kolory czerwony, zielony i złoty, jak Boże Narodzenie, jako znalazł. Najdłuższa droga w roku, także to narodzenie, bla, 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 było. I jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, od dnia 25 do 6 stycznia zapisujcie skrupulatnie, co się wydarzyło, bo każdy jeden dzień to będzie jeden miesiąc w przyszłym roku. Co się będzie działo w tym miesiącu? Też taka fajna wróżba. Ja to kiedyś zrobiłam i mi się fajnie posprawdzało. Tylko pamiętajcie, nie piszcie hasłami, piszcie pełne... pogoda, co się wydarzyło, jakie emocje temu towarzyszyły, bo jak ja napisałam hasłami, to połowy nie wiedziałam, o co chodzi, także to takie ważne. A, i oczywiście jest mnóstwo przesądów dotyczących Bożego Narodzenia, ale znacie to wyciąganie sianka, czy ktoś będzie zdrowy, czy chory, to poszukiwanie kawalera, to są takie ludowe przesądy. Potrawy tradycyjne, pieczony indyk, orzechy, ciasta z owocami i zawijane z kminkiem, napój z grzanego piwa z ubitym jajkiem, korzenne wino, także to również znamy. Jest to oczywiście czas magiczny, jak każdy sabat w swoim otoczeniu najlepiej, no wróżby zawsze się muszą sprawdzać, ale najłatwiej się stawia kartę, wtedy najłatwiej pewne rzeczy wyciągnąć. I oczywiście u Słowian święto to nazwane jest godami, kresem lub stadem i jest obchodzone jako święto plonów i zmarłych. Dla zmarłych palono ogniska na grobach, by dusze mogły się ogrzać. Wiara w to, że wędrujące dusze zmarłych mogą wcielać się w zwierzęta, dlatego karmimy my zwierzęta opłatkiem. Zwyczaj jest przebierania się i odwiedzania domów. O, w kącie izby snop zboża ma przynieść pomyślność. Teraz wkładamy sianko pod obrus. Obdarowywanie się prezentami. Podarki poganie składali w ofierze bogom i zmarłym. W Saturnalia w Rzymie elita Rzymu też rozdawała podarunki biednym. W III wieku dopiero przyjęto tę datę jako datę narodzin Jezusa. No chodź, Dziunia. Chodź, nie jęcz, tylko chodź. I okazuje się oczywiście, że Dionizjusz Mały, który miał ustalić, kiedy Chrystus się narodził, na polecenie papieża, nie pomylił się tylko dniami, a latami. Mówią, że Chrystus urodził się od 4 do 7 wieku przed naszą erą, ale mało tego, on jeszcze oczywiście, robiąc tą oś czasu, gdzie mamy, gdzie powinno być zero, to zrobił jedynkę po prostu. I teraz, jeżeli liczymy lata przed naszą erą, to tam odejmujemy, dodajemy, to dzieci na historii mają z tym wielki kłopot. Właśnie przez tego Dionizego Małego, pamiętajcie, to jego wina, on tak to zrobił. Choinka pojawiła się jako choinka w XVI wieku, ale wcześniej poganie ubierali drzewka właśnie w orzechy, w jabłka, coś co nam przypomina teraz nasze aktualne bombki.
Puste miejsce przy stole jest symbolem zmarłego przodka. Przy powstaniach to było miejsce dla powstańca, który mógł zawsze przyjść z bitwy do domu. I cóż, i chyba tyle. I chyba tyle. Nie zapomnijcie o kutii. Ja, wszyscy lubią kutię, ja nie znoszę, albo nie jadłam dobrej, no ale nie lubię. Ale to jest symbol bogactwa i dobrobytu. No to chyba tyle o tym święcie. Ja i moja oczywiście niepoprawna kocica magiczna, jęcząca. Właśnie mówią na nie śpiewające koty. Śpiewające koty, czyli po prostu cały czas coś mówi i dobrze, ktoś musi w tym domu mówić, prawda? Nie tylko do kamery. Dobrze, także wszystkiego najlepszego ja już Wam oczywiście w ten grudniowy czas życzę. Przypominam o dwóch rytuałach. Mamy rytuał wzbudzający kobiecość, przyciągający miłość oraz rytuał właśnie tego włożenia światła w nasze życie. W tym drugim mogą brać udział również dzieci, bo to chodzi o dobrą energię, po prostu. Do zobaczenia, pa, pa.